Dzień dobry, dzisiaj druga część przygody z chatbotem. Tym razem program ilustrujący spadek swobodny ciała w cieczy lub w gazie z uwzględnieniem siły oporu. No to jest bardzo prosty przykład równanie spadku swobodnego z takim wyrazem proporcjonalnym do kwadratu prędkości, który opisuje siłę oporu. No i mamy wprowadzanie z klawiatury parametrów. Pojawił się Stack Overflow. Program, znaczy chat zaproponował, żeby zmniejszyć krok czasowy i tu wpisał go na stałe, co ma zwiększyć dokładność wykonania programu, no ale to chyba nie bardzo, dlatego że tam nigdzie nie jest, nie ma w tym równaniu takiego miejsca, w którym prędkość mogłaby rosnąć do nieskończoności, jeżeli mamy siłę oporu. Dobrze, więc poprosiłem o wyświetlenie dla porównania krzywej bez oporu ośrodka. No i okazało się, że w wykresie krzywa bez oporu jest linią prostą. I jeszcze raz pojawiła się sytuacja taka, że jakoś program był błędny, ciało przyspieszało pod wpływem siły oporu. No i on się poprawił. Poprawił się, no i wynik tego poprawionego programu jest na tej karcie. Możemy to sprawdzić sobie parę razy. Tu jest dość duży współczynnik oporu. Widać, że ciało osiąga prędkość graniczną i dalej jego ruch jest ruchem jednostajnym, tak opisanym przez linię prostą. No a gdyby to była ruch bez oporu, to byłaby to taka parabola. No możemy teraz zmniejszyć współczynnik oporu i przekonać się, że mam nadzieję, zmniejszymy go do 0,5. Wysokość początkową będzie nadal 40,4 sekundy czas symulacji. No i czekamy na wykonanie programu. Poprzednio nie mogliśmy się doczekać na wykonanie programu, bo widocznie zasoby się nawzajem zjadały z screencasterem. No ale teraz rzeczywiście widać, że ciało porusza się dłużej po tej trajektorii zbliżonej do paraboli. To, co jest interesujące, ale to jest prawdopodobnie błąd po prostu rysunku, to, że to się wydawało, jakby ta niebieska kreska była poniżej, to znaczy ciało z oporem spadało troszeczkę szybciej niż ciało bez oporu, ale myślę, że to jest rezultat niedokładności numerycznej. No w każdym razie trzeba powiedzieć, że nasz chat napisał kod, ale wymagało to ponaglania go, poprawiania. I w tym sensie, jeżeli ktoś nie wie, jak powinien kod działać, to będzie mu trudno sprawdzić, czy kod jest prawidłowy. W literaturze pojawiły się już pierwsze prace, które analizują oprogramowanie stworzone w taki sposób przez chat GTP. Rozumiem jednak, że tamci autorzy ze Stanfordu korzystali z wersji płatnej. No a to jest wersja bezpłatna, która ma zapewne mniejsze możliwości. No, tym niemniej mogę być zadowolony w ciągu 20 minut. Problem, czy mniej nawet niż 20 minut, problem został rozwiązany. Mogę pokazać uczniom symulację.
mogę, jeżeli czat GTP będzie w stanie połączyć się z moją przeglądarką w tej sieci szkolnej, to nawet spróbować wygenerować z nimi ten kod po prostu online, pokazać im, jak to działa. Darmowy czat GTP nie będzie jednak chyba istotną konkurencją dla inżynierów oprogramowania.